dzisiejszym odcinku wspólnie z trzema innymi youtuberami obstawimy, jaką rangę uda mi się wbić w zaledwie 6 godzin na nowym trybie reaktywacja solo. Osoba, która będzie najbliżej mojej faktycznej rangi, wygra 13,5 tysiąca fałdoltów. Mogę wam zaspoilerować, że w tym odcinku wy też będziecie mogli coś wygrać. Mam dla was naprawdę fajny konkursik, dlatego oglądajcie uważnie do samego końca. Dajmy czempiona i procent nie 20, nie 30, 41. Niech będzie. Unreala nie ma opcji, że wbił, a elita ostatnio była, więc to będzie za nisko. Musi być trochę wyżej, bo to reaktywacja. Dobra, ja mam wrażenie, że w 6 godzin Matek jest w stanie wbić nawet elitkę. Elitkę 10%. Tak bym powiedział, tak bym strzelił. Według przeprowadzonej analizy, która zajęła mi dokładnie 15 minut, według mnie Matek wbijesz elitę 64%. Pozdrawiam. Ostatnim razem w 6 godzin udało mi się wbić elitę i 45%. Tylko wtedy grałem zwykłe rankedy, a teraz będziemy grać Reloada, gdzie mecze są krótsze, a więc powinienem zagrać ich więcej, a co za tym idzie, wbić wyższą rangę. Dlatego troszeczkę ryzykownie, ale obstawiam Unreala. Ja w siebie wierzę. Lecimy. To o co tu chodzi, że ja mam 16 osób w lobby? Nikt tego trybu nie gra? Widzowie, to jest pierwszy mecz, ja mam unrankeda, także muszę go dobrze zagrać. To jest kluczowy moment. Poleciałbym Oazę, ale się trochę boję, dlatego polecę Oaza. To się musi udać. Unreal będzie wbijany i to wygrywam. Impulsy. Dobra, będę uciekał. No, tam lama jest. Siema, jestem gównem, nie trafiłem, ale on to zapomniał, że się strzela w tej grze. Pierwszy frag w dniu dzisiejszym. Śmieciu, chodź tu. Gień, gień. Dobra, leżysz. Co jest? On nade mną jest? Co tu się dzieje? Impuls! Halo, mam wylew! Zostawcie mnie. Wziął ktoś tą lamę? No pewnie, że wziął. Co to jest? No ja unrankeda mam, chłop mi ze snajpy takie coś daje? Ej, dobra, nie, to tak źle zaczynamy. Dobrze, że to są te restarty, bo byłby koniec świata. Zero. Zostaw, jeden HP mu zostawiłem, jak mi go dobijesz. Golda ma typ. Czyli co, ja golda dostanę? Czemu nie jakiegoś diaksika? No patrz, jak on stoi. Jak idiota. A, dobra, ty nie masz HP. Cztery fragi, to nie jest najgorszy wynik. Zedytuj się, dawaj. No nie! Siema! Leżysz? Myślę, że ziomeczek dostał zawału, ale mogę się mylić. Masz zero. No chodź tu, proszę cię, dobra, nice, leżysz. Top 4, 3 osoby żyją, typ tu jest. Muszę go obić. Co ja gram za grę? O co tu biega? Co za spocone lobby w ogóle? Ja mam unrankeda, ja mam Unreala wbić? Proszę. Gold 2. O, ale 92%, okej. Będzie ciekawie, lecimy dalej. Z okazji startu nowego sezonu wspólnie z Girapem przygotowaliśmy dla was konkurs na aż 10 karnetów bojowych i 10 razy miesięczny dostęp do Gira Boostera. Ale zanim powiem wam, jak wziąć udział, to pozwólcie, że na szybko wytłumaczę, czym tak naprawdę jest Gira Booster. To program, którego główną rolą jest zmniejszanie pingu i redukowanie utraty pakietów w grach. Tak normalnie wygląda mój ping, a teraz klikam boost i uwaga, w chwili dzieje się magia. Wracam sobie do gierki i od razu widać różnicę. Zresztą sami dobrze o tym wiecie, bo pod moimi ostatnimi filmami wiele osób chwaliło się, że dzięki Girapowi ich ping jest dużo, ale to dużo niższy. Warto wspomnieć, że Girap jest całkowicie legalny i korzystają z niego najlepsi gracze na świecie. Dodatkowo dla graczy na konsoli Girap ma specjalny router do gier HyperF. A jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, to wystarczy, że pobierzecie Girapa z linku, który znajduje się w opisie filmu. I spokojnie, bo na początku każdy z was będzie miał okres próbny, także nie będziecie musieli za nic płacić. Gdy już to zrobicie, to dajcie mi o tym znać w komentarzu i pochwalcie się, jak bardzo zmniejszył się wasz ping. A jeśli zdecydujecie się na zakup w wersji premium, to pamiętajcie, że z kodem MATEK7 macie 10% zniżki. Gierka numer 2, lecimy. Gadzie gniazdko. To jest tym razem moja miejscowa. Jak mam się tam wspiąć? Wspinaj się! Giniesz? No i już jeden restarcik mniej masz, byczku. Pozdro. Co ty tu, byczku, szukasz, mi powiedz, co? Cię chłopy za choinką chowasz. Zostałeś spuszkowany. Zero ma, leży. Czemu? Masz pompę na mordę i teraz masz dojazd. Nie no, kolejny! Więcej was stara nie miała? Ja mu daję 70 white, no zesram się w majtki. Umrzej, masz zero. Ja też mam zero. Gin! Leżysz. Spocony Kasper, dobra, do lobbiego Kasperek. Lecę mu na ryj. I BUM! 70? Siema stary. Nie, on nie wiedział, co się dzieje. 120. Kocham tą pompę. O, jaki szytonik. SZYTON! Pikaksujecie, śmieciu, chodź tu. Chodź tu. Ostatni typ, 1v1 situation. O, siema stary.
Ojej, chyba umieramy. Chyba umieramy. Ale dobra, mamy wina, 20 fragów. Powinna tutaj być jakaś potężna ranga teraz. Mamy złoto 3, to było pewne. Ale dobijemy do platynki. O, double rank up. I jeszcze chłopie platyna 2 od razu. No nie, no co to jest 7%? Co ty mi tu zakręciłeś? Nextik. Co się dzieje? O Jezu, ja już widzę jaki on jest. Zabij mnie po prostu. Jesteś jakiś... Ej, dobra, nie wiem kiedy ostatni raz zostałem tak wydymany, serio. Nie wiem, no ten ziomek pewnie od 3 dni się nie myje, siedzi zapocony przy tym Fortnite'cie. Obiję cię. Czemu ty mnie dojeżdżasz, idioto? No i co teraz, kozaku? Giniesz? Chodź tu. Giniesz? Zaraz giniesz. Tu już kolejny sobie przyszedł. Każdy ma 0. Dobra, leży kolejny. Leży kolejny. Co ja robię? A tu jeszcze jeden jest. Jestem w jakimś sztosie. Box. Czy on mi dał no-scope'a? I on się zabija z full damage'u. No nie dam rady. No i zobaczcie jak ja ginę. To jest dramat po prostu. No to jest dramat. Ale mu dam lepę. Boom! Ojojoj. Czekaj pan, on nie wie co się dzieje. Siema! O Jezu, jak się przestraszył. Sorry. O Jezu, to było szybkie. Zaczyna się prawdziwa wojna. Nie wytrzymam, no i chłop ma czemu wnikł? I on mi daje one-shota, on mi daje one-shota na 20 HP. Kurde, dobra, zakręciło git, 100%. Żyję. Czekajcie. 80 white, umrzej. Leżysz. O Jezusie, szybko zostaj sprzątnięty. O Boże święty, nie, on ta pompa to jest przesada. Ja czekałem buzikiem. Szybko poszło, Janek. Nie dałeś rady, niestety. Chodź tu. Kurde, o ja. Ja pierdzielę, taka dobra gra, taka dobra gra. Ja to 15 robię, a nie zauważyłem, że się restarty skończyły. Daj tego diamenta, no daj. Dobrze, dobrze. Mamy diament, mamy diament. Kurde, jak teraz dało w ogóle. Jak ma niższy lot ode mnie. Biorę to. Mam broń, on o tym nie wie. Żywko! Ale go grałem na mózg. Uciekałem specjalnie, żeby było, że nie mam broni, a tu pyk, pyk, pyk. Witam państwa. Zezłomowany. Złoming tak zwany. Co za idiota? Co on zrobił? Chłop sam sobie schody na mordę postawił i już nie wbiegł. Ten tu co siedzi w boksie. O, i pewnie zabija mnie jakiś typ, co siedzi w boksie na hasie. Nie, no co, bo czego oni grają? To są rankedy, a nie chłopie finały FNCS-ów. Siedzi ze snajperką na wieży i zadowolony na tym padzie se klika przed telewizorem. Dawaj tu diament 3. Ile procent? Okej, no dobra, zaraz elita. Już mi trochę ciepło. Już czuję, że doskwiera mi tak zwana Fortnite-oza powoli. Czuję, że lekkie odklejenie umysłów wchodzi. Siema. Co tu się dzieje? Nie mam siły do tej gry. Było szybkie. Tory stary, ale no niestety. O, to fajne akurat. Fajna mechanika. Leżysz. 40. Jacob na dziurę dostał. Co za farfocel, weź. Najlepszy youtuber w Polsce ma tak Fortnite. Bronią cię. No co ten Jacob we mnie wjeżdża? To jest debil. O Boże. Dziecko. Jesteś w ciąży. Jesteś w ciąży, jedź do szpitala. 9 miesiąc właśnie. Shiton! Zginął w zonie, idiota. Zwycięstwo, które da mi elitę, mam nadzieję. Jak mi nie da, to jest skam. Elita, byku! Let's go! Ile procent? 20. No i tą serię wbijam Unreal'a. Tak teraz no cap na luzie do zrobienia. Jestem pro. Ale teraz jestem nabuzowany. Ten win dał mi energię. To też mi dało energię, ale... Ale win więcej energii. Zdecydowanie. Ale jestem w formie. Tak serio widzę, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, czy jestem dobry. Ja pierdzielę, jak ci ludzie grają te rankedy? Ej, nie, dobra, bo tu zaraz się na healów zagramy. Zrób coś, no ja cię nie mogę cię, chłopie, piknąć. Dostał.
Let's go! Pierwszy mecz w elicie, winek. 25, to prawie 30. Ja nie mam maca. No jak to nie mam maca? Zabiłbym go, gdybym wiedział! Nie trafiam pompy. Na luzie do zrobienia, jestem pro, 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 pro! Minus 7%. Kur! Leżysz? Box by Kuba! Pierwszy czempion zabity! Już mnie dobiera do czempionów. A zaraz Unreal. Ej, dostał! Teraz tak serio, bez żartów, widzowie. Nice. Oooo! Ale bęcki. Ja dostałem jeszcze większe bęcki. Na 70 HP zostałem tak zgnojony jak szmata. Nic nie zrobiłem nawet. Mamy czempiona. To na pewno. Zakręć. Zakręć dobrze. Zakręć dobrze. Kręć, kręć, kręć. 25. No lecimy dalej. Kurde. Ej, ja naprawdę wbiję Unreala. Ja wbiję Unreala. Mówiłem. No i to jest taktyka. To jest taktyka. Ty co? Mi też na ryba. Chłopie, dawaj Rybsona. Zobaczysz? Ej, ktoś dzwoni do drzwi? Magda sz... No nie, przepraszam, chciałem brzydko powiedzieć. Za chwilę! Nienawidzę jej. Nie, dobra, jak przez Magdę nie wbiję Unreala, to ma bęcki. Jest! Co najlepsze na świecie. Nikt mnie nie powstrzyma, nawet moja dziewczyna. Muszę ich gnębić. Maca chyba nie ma. Kurde, jak to się chłopie gierka na healów skończy. Obraz, on się zamyka. Zginął. Nie, top 2! Kurde! Ale dobra, że ja top 2 wyklaczowałem z takiej gierki, to i tak jest jakiś majstersztyk chyba. Dużo, 20%, nice! I wbijam naprawdę Unreala, ja wbijam Unreala. Powiedz, jakim cudem prosto w ryj z pół metra daje 75? Wytłumacz mi to w jakiś sensowny, normalny sposób. Ja nie wiem, no szjapfir, co ja mogę zrobić? Nie, no co ja dostaję? Skąd on mnie w ogóle zabił? Zostało mi jakieś 20 minut. No generalnie muszę dwie bardzo dobre gry zrobić. On się zblokował, ja myślałem, że on uciekł z tego boksa. Trzeba dojeżdżać śmieci, co się po prostu rezują. Hit? Jaki był plan tego? Hit? I tą psie. Podasaj, ale podasaja wydymałem. Weź chłopie, jedynkę dostajesz. Nie no, podasaj synku, synku. Przecież ja go jak szmatę go wydymałem. Dobra, teraz mam taką pewność ciebie, że już nic nie jest mi straszne. Teraz to jakbym, ja bym mógł nawet swojego starego podjechać, co nie? 200 temu załadować. Co się stało? Ej, ja mam serio pytanie, w tej grze nie ma dźwięku? Bo powiedzcie, że wy go nie wiem, słyszeliście czy cokolwiek? Nie wiem, ta gra w tej grze nie ma dźwięku. Ja się dowiaduję, że typ jest centymetr obok mnie, jak mam kroki na ekranie. Net nie zdąży impulsa rzucić. Nie zdążyłem nic zrobić. Gratuluję, Krystian, jesteś lepszy. Jednak się nie opłacało brać dropa. Nie, no nic nie zrobię. Zero buildów, nic nie mam. Top 7 i 5 fragów. 8%. To laścik, widzowie, laścik. Ajajajajaj. Ostatnia gierka, od której wszystko zależy. Jeśli zrobię wina, dostanę 26%, to mam Unreala. Jeśli tego nie zrobię, to mam gówno. O, te pompy sobie znajdujesz? Nie, spoko. Muszę odpalić mechanicznego demona i dymam każdego. Leżysz. Trafia. Leży. O, nice. Ja nie wiem, czemu ja uderzyłem kill-offem w twoją ścianę. Unlucky, kapralek jest mocniejszy. Kapralek był mocniejszy. Ale tak to jest. No i zaczynamy od nowa. Nie! Czemu? Nie chce mi się... Niech mi ktoś wytłumaczy racjonalnie,
Nie mam maca. Niech mi ktoś k***a wytłumaczy, czemu podłogę mi edytuje, a nie gołna. To są kraki. Nie ma kraków. Szkoda, widzowie, nie udało się wbić Unreal. 19% zabrakło i w 6 godzin wbiłbym Unreala. Niestety nie udało mi się wbić mojej wymarzonej rangi, ale podsumowałem wyniki i okazuje się, że to ja na początku filmu spośród wszystkich youtuberów obstawiłem najbliżej czempiona 81%, a więc oficjalnie możemy stwierdzić, że zwyciężyłem. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostawiajcie łapeczki w górze, subskrybujcie i pobierajcie Girapa z linku w opisie. I sorry, że jestem bez koszulki, ale tak się spociłem po dzisiejszym filmie, że musiałem pójść się wymyć. Piona!